spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Fałszywe dokumenty przyczyną problemów obywatela Ukrainy. Prokuratura rejonowa w Lubinie postawiła zarzuty mężczyźnie, który wprowadził w błąd pracownika polskiego konsulatu we Lwowie. Na tej podstawie oszustowi wystawiono wizę, która uprawniała go do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Działalność nigdy jednak nie została zarejestrowana, a Ukrainiec wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy handlował na giełdzie w Lubinie. 55-letni mężczyzna w dość osobliwy sposób postanowił ubiegać się o wizę. Swoje działania rozpoczął już przed konsulatem polskim we Lwowie. Zakupił podrobiony dokument, z którego wynikało, że zamierza on podjąć działalność gospodarczą na terenie Polski, działalność gospodarczą we współpracy z jedną z polskich firm. Oszust od początku wiedział, że działalności gospodarczej prowadzić w Polsce nie będzie, dodaje Liliana Łukasiewicz. Po przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego, że wizę chciał uzyskać tylko i wyłącznie po to, aby przyjeżdżać do Polski na zakupy. I rzeczywiście z dokumentów wynikało, że dwukrotnie przekroczył granicę Polski, drugi raz 7 lutego, czyli 2 dni przed zatrzymaniem go na lubińskiej giełdzie. Mężczyźnie postawiono zarzut poświadczenia nieprawdy, za które grozi kara do 3 lat więzienia. Oskarżony przyznał się do winy. Prokuratura uzgodniła z nim karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.